Witamy Państwa! Znajdujemy się w loży amsterdamskiego Johan Cruyff Arena, ponieważ to właśnie tu, na tym obiekcie, obejrzymy dzisiejsze zawody. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami starcie w Division Rivals. Dobrej zabawy! Real zagra z Saints. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Traci tę piłkę bez faulu. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Prowadzą zatem 1-0. Ładnie zapowiada się akcja Saints. Foden przy piłce. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Teraz podanie do Bailey'a. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Ależ teraz zachowanie obrońcy na linii bramkowej. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Bailey ma teraz piłkę. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Kali tu Koulibaly blokuje. Ależ robi Sonada. Jak on to zrobił? Rzuca w okolice 11 metra. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Firmino. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Zablokowany ten strzał. Rzadko kiedy tak wiele mówi się o Roberto Firmino. Dziś zaliczy występ numer 50 dla tego klubu. Oczywiście wygrana pozwoliłaby ładnie. Popatrzmy, muszą to strzelić. Odważne to wyjście, ale decyzja okazała się być słuszną. Tak, takie wyjścia często kończą się rzutem karnym, ale ta interwencja była czyściutka. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą 2 goli. 2-0. Gramy dalej. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. I mamy bramkę. Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Po tym golu już 3-0. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie.